Widziałem, że polski zespół Horda porównywany jest czasami do Behemota. I nie są to do końca chybione strzały porównania, ale jednak jeśli spodziewacie się, że kopiują czy starają się w jakikolwiek sposób naśladować właśnie Behemota, to absolutnie nie. Kapela podesłała mi niedawno swój drugi album, a też przy okazji pierwszy album i koszulkę, więc wielkie dzięki. Ciekawe, czy ktoś napisze w komentarzach, że mnie zespół przekupił koszulką za kilkadziesiąt złotych, której wartość to 10? No i powiem wam, że się polubiliśmy, ale nie z muzykami, bo ich nie znam. Polubiliśmy się z tym albumem. Black and Death Metal to jest tak duża, nawet nie tyle szufladka, co szuflada, że można tam rzucić całą masę zespołów, które grają nawet niekoniecznie do siebie podobnie, jeśli chodzi o stylistykę. No bo zobaczcie, wystarczy, że są jakieś elementy death metalu i zaraz będzie, że to jest właśnie death metal z naleciałościami black metalu, a te naleciałości na przykład to będzie kilka bzyknięć na tremolo na gitarze i już ktoś będzie mógł powiedzieć, że to jest black and death metal. No ale jednocześnie jest to taka prosta do nalepienia właśnie plakietka do zespołu, że totalnie rozumiem, że niektórzy to robią, więc ja zasadniczo staram się nie wrzucać, chociaż ostatecznie okazuje się, że wrzucam, więc jak już mam gdzieś wrzucić, no to Horda gra black and death metal. Death and black metal. Horda zaczyna swój drugi album od razu mocno, bez zbędnego przeciągania jakimiś długimi intrami. Od razu lecą siarczyste, szybkie gitary i do tego blasty. Ten kawałek bardzo dobrze reprezentuje jak, w jaki sposób, w jakim stylu gra Horda na tym wydawnictwie i myślę, że jak go przesłuchacie w całości, no to mniej więcej będziecie wiedzieć, czego się spodziewać, bo on na dobrą sprawę ma prawie wszystko, wszystkie sposoby grania, jakie później pojawiają się na tym albumie. Dostajemy bowiem zarówno blasty, jak i takie szybkie, trochę właśnie punkowe, black and rollowe tempa, ale również zwolnienia, których trochę tu czasami jest. Jednocześnie zespołowi czasem zdarza się obudować to takim dość prostym, ale klimatycznym klawiszem. Drugi rodzaj grania pasuje mi w przypadku Hordy bardziej, w sumie wszystkie są spoko. Wydaje mi się, że właśnie te blastowanie Hordzie wychodzi najlepiej, jednocześnie jest najlepiej nagłośnione. Najpełniejsze są właśnie, jeśli chodzi o perkusję, blasty i wtedy też gitary najpełniej, najlepiej, najbardziej soczyście za tą perkusją nawet nie starają się, bo jak najbardziej nadganiają i jako całość jak najbardziej się to broni. Jest z jednej strony brudno, a z drugiej selektywnie i czytelnie. Gitary nie majaczą, ale napieprzają do przodu, jednocześnie tak jak wspominałem, mamy tutaj naprawdę niezłą, często blastującą perkusję i na przykład w tym numerze pachnie mi to mardukiem. Jeśli ktoś się uprze, no to te podobieństwa do Behemota, o których wspominałem wcześniej, można oczywiście na tym albumie znaleźć w różnych elementach, w różnych formach, w jakich... formach, zobaczcie, płyta nazywa się Form, to taki żarcik niezaplanowany. W różnych patentach i na przykład tutaj w tym wolniejszym fragmencie są takie właśnie echa Behemota. Jakby oczywiście trzeba się uprzeć i chcieć to usłyszeć, żeby to usłyszeć, albo koniecznie musieć mieć w głowie jakieś skojarzenia. No bo jak ktoś na upartego chce szukać naleciałości, no to tutaj można powiedzieć, że tutaj na przykład brzmią i grają jak odraza. Można, tylko po co?
Nie jest to najbardziej oryginalna muzyka, jaką w ostatnim czasie słyszałem, ale jednocześnie ta płyta, ten album przypadł mi do gustu. Polubiliśmy się, tak jak wspomniałem, na początku i powiem wam, że spotkałem się z opiniami, że ten album do połowy jest ok, a później zaczyna wiać nudą. Kompletnie się z tym nie zgadzam. Moim zdaniem poszczególne numery są odpowiednio przemieszane i też na przestrzeni jednego numeru nie jest praktycznie nigdy tak, może poza ostatnim kawałkiem, gdzie dzieje się bardzo dużo w tym samym stylu. Mamy tutaj wiele zwolnień tempa, wiele zmian klimatu niekoniecznie, ale wiele zmian właśnie koncepcji, jeśli chodzi o przekazywanie muzyki i melodii. W związku z tym poszczególne numery nie zdążą się znudzić, bo zdążą się skończyć, zanim ewentualnie pojawiłaby się jakakolwiek nuda, więc absolutnie nie jest tak, że Horda gra prosto, w prosty, przystępny sposób, łatwy, bo tutaj można by było użyć w wielu momentach takiej retoryki prostej melodii. Jednocześnie Horda tego nie robi, stara się iść dalej, stara się iść bardziej skomplikowanym sposobem grania, a to jest też ciekawe, bo to nie są starzy muzycy, w sensie to są, z tego co widziałem po zdjęciach, młodzi ludzie, a jednocześnie na tym albumie pokazują, że grają dojrzale i doskonale wiedzą, co chcą robić. Aha, i koniecznie zwróćcie uwagę na ostatni numer, który nazywa się Ścierwo Rodzaju. Jest to jedyny kawałek z polskimi tekstami. Jednocześnie ten numer nieco odstaje od pozostałych kawałków na płycie. Jest moim zdaniem prostszy, jest bardziej melodyjny i powiem wam, że najbardziej wpada w ucho. To jest taki hicior, ale ja jestem łasy na takie hiciory i właśnie takie numery najbardziej do mnie przemawiają. Ale tak jak wspomniałem wcześniej, Horda jest zespołem młodym, z młodymi muzykami. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeśli ktoś ogląda to z Hordy, no to jeśli jesteście tacy starzy, jak ja, to napiszcie. Natomiast na pewno można odczuć, że jest to zespół dojrzały, który wiedział, jak skomponować utwory, jak je odegrać i jak poprowadzić dźwiękowca, który to nagłośnił, bo naprawdę ten album, jak na taki mały zespół, naprawdę dobrze, ciekawie brzmi. Jednocześnie jedna jest jeszcze rzecz, o której tutaj koniecznie muszę wspomnieć. Horda w ciekawy, dobry i pasujący do instrumentów sposób buduje na różne sposoby, właśnie do instrumentów sposób, bez sensu. Horda w ciekawy i mądry sposób buduje klimat na tym albumie, bo ten album w bardzo wielu momentach jest nasączony klimatem. Zespół robi to na różne sposoby, za każdym razem moim zdaniem trafnie, więc ode mnie jak najbardziej słowa uznania właśnie za klimat, jaki tutaj mamy. Nie jest to kolejny klon mgły, nie podąża za żadnymi modami, więc moim zdaniem może być im nieco trudno zainteresować jakieś szersze grono odbiorców, natomiast widziałem, że grałem sporo koncertów z zespołami takimi trendującymi na polskiej metalowej scenie, więc myślę, że będzie dobrze. Szczególnie, że ten album po prostu jest dobry, momentami bardzo dobry i jest to zdecydowanie solidne wydawnictwo, które warto sprawdzić. Warto też oczywiście zasubskrybować ten kanał, zaobserwować mnie w social mediach. Zespołowi jeszcze raz wielkie dzięki za dwie płyty i koszulkę. Fajnie wygląda, jak widzicie. Tyle ode mnie. Widzimy się niedługo. Trzymajcie się. Na razie.